Cześć, z tej strony Patryk Szulc, a to jest program Mafia to nie tylko Pruszków. Witamy Was po przerwie wakacyjnej, rozpoczynamy nowy sezon naszego programu, a moim gościem jest świadek koronny Jarosław Sokołowski, pseudonim Masa. Witam Cię. Witam. Słuchaj, ostatnio pojawiła się informacja, że razem z Moniką Banasiak, zwaną Słowikową, i Arturem Górskim wydajecie książkę wspólnie tym razem, tak? Co spowodowało, że akurat taka decyzja, że taka współpraca została nawiązana? Wcześniej już żeśmy rozmawiali na ten temat w programie, że Sprocket obciążał Monikę niecnymi czynami i tak naprawdę nie miało to pokrycia w rzeczywistości. Faktycznie opowiedział mi o tej całej historii Konrad Bogusławski. Cóż, zweryfikowałem ten swój pogląd. W międzyczasie Janek Miami, bo wojowałem cały czas z Moniką na fejsie, w międzyczasie Janek Miami poprosił mnie o spotkanie, żebym się pogodził z Moniką, że więcej nas łączy niż dzieli. Poza tym, no, jak już zweryfikowałem mój pogląd na ten temat i doszliśmy do wniosku, że zostałem oszukany przez Sprocketa, zgodziłem się na takie spotkanie. Takie spotkanie się odbyło właśnie z udziałem Janka Miami. No, wyjaśniliśmy sobie kwestie sporne. Monika wielu rzeczy nie widziała, które to właśnie rzeczy tuszowali, utajniali, jak gdyby starzy gruszkowcy, jej mąż Słowik przed nią. No, mocno się zdziwiła, jak się dowiedziała prawdy o tym, jak to było. I zaczęliśmy współpracę, bo doszliśmy do wniosku, że będzie fajnie opisać to w książce. Czy ta książka znowu trochę wróci do historii kobiet mafii? Tak jak pierwsza część waszych książek z Arturem? Być może, no bo jest to kawał życia właśnie Moniki. No, Monika cały czas w tym kręgu mafijnym, chcąc nie chcąc, się poruszała. Dlatego, że Słowik, no, nie zamknął ją w domu, nie zamknął jej w domu i nie kazał siedzieć, gotować obiad i wychowywać dzieci, bo nawet dzieci wtedy nie mieli. Po prostu szalał po świecie z nią. Więc ona wiele widziała, wiele wie. Masz jeszcze jeden projekt, o którym ostatnio pisałeś też na Facebooku. Mówię o tej książce z Błachem, tak, którą będziesz realizował odnośnie trenowania na siłowni, zdrowego odżywiania i tak dalej. Skąd z kolei taka współpraca? Ano stąd, bo no jest to bądź moje życie. Gangsterka, duży, wielki czasookres, kiedy właśnie, no, moje życie było podporządkowane przestępstwom i gangsterce. No a siłownia, no cóż, 40 lat doświadczenia, więc wiem, jak to robić. Trenowałem z mistrzami świata, trenowałem z różnymi ludźmi. Jak się mówi, z niejednego pieca chleb jadłem. Postanowiłem to przelać na papier. Zwłaszcza, że zadzwonił do mnie właśnie z taką propozycją, z takim pomysłem Błachu, który jest świetnym trenerem personalnym i ma też potężną wiedzę o trenowaniu. Więc będzie to jak gdyby praktyka poparta, prawda, wiedzą trenerską Błacha. Powiedzieliśmy o tym, co się dzieje u Ciebie na bieżąco, a trochę się cofając bardziej do, nie wiem, lipca, sierpnia i takich utarczek za pośrednictwem Facebooka, między innymi z Chińczykiem, z Proketem, odwróconym i tak dalej. Jak wyglądają te internetowe konflikty byłych gangsterów na dzień dzisiejszy? Wygląda tak, że ja zażegnałem te konflikty. Praktycznie ze wszystkimi. No może trochę podszczypuję Sprocket, a ja jego, no bo w dalszym ciągu, no, nie mogę sobie darować tego, że dałem się jak dziecko oszukać i omamić Romanowi. Mhm. Stąd takie moje podgryzanie jeszcze jego. Mhm. A idąc bardziej przyszłościowo, jakie kolejne są plany na, nie wiem, książki, serial, jakieś zmiany branży, czy cokolwiek, jeżeli chodzi o tematykę gangsterską i nie tylko, jak się okazuje, bo wychodzisz na inne nurty? Jeśli chodzi o książkę, to 24 października właśnie wyjdzie książka, o której tutaj rozmawiamy, z Moniką Słowikową. Będzie miała tytuł Twarzą w twarz. Później na wiosnę wyjdzie książka o procesie pruszkowskim. Jest to kontynuacja Świadka Koronnego. Natomiast jeszcze w międzyczasie chcę właśnie wydać na, być może na święta,
żeby to był taki wolumin jako prezent na podchoinkę, o trenowaniu. Mhm. Jeśli chodzi o książkę, którą wydaję z Błachem, będzie tam również wiele treści, będzie łamanie stereotypów, będzie o braniu sterydów, braniu hormonów, które jest w wielu książkach takich bardzo przemilczane po prostu, bardzo wualowane. My tutaj nie chcemy nic ukrywać. Chcemy udowodnić, że nie ma sportu w chwili obecnej bez sterydów, bez hormonów. To, że ktoś się wyczyści, ktoś bierze, to jest oczywiste, i że się wyczyści, to nie oznacza, że nie bierze. Bo takie czyszczenie to każdy sportowiec funduje sobie właśnie przed zawodami, żeby nie wpaść. No wiadomo, są kontrole antydopingowe. Ale właśnie ta książka będzie tylko dla mężczyzn, którzy chcą uprawiać ćwiczenie na siłowni, bardziej w zasadzie kulturystyki, tak, żeby dobrze wyglądać, czy nie wiem, kobiety, które chcą być w dobrej formie, też coś dla siebie tam znajdą? Wiele kobiet w dniu dzisiejszym uprawia kulturystykę. I moje rady będą cennymi radami, dla nich będą cenne. Natomiast też trzeba pamiętać o grupie fitness i o Błachu. Ja nie piszę sam tej książki, ja piszę właśnie z Błachem. Błachu jest trenerem personalnym. Naprawdę świetny, ma świetną wiedzę, ma ogromne doświadczenie. Więc to będzie ciekawy wolumin. A jeżeli chodzi o serię Masa O, to ta część o procesie grupy Pruszkowskiej będzie ostatnią, czy jeszcze ten cykl będzie kontynuowany? Nigdy nie planowaliśmy, ile części wydamy. To wychodzi, to tak wynikowo wychodzi. W zasadzie to mamy plan jeszcze napisać o procesach i dalej jest pustka. Mhm. Ale już na horyzoncie jest Janek Miami. I pomysł taki, żebyśmy napisali książkę o historiach, o przestępstwach grupy Pruszkowskiej widziane oczami policjanta i oczami gangstera. Mhm. Zapowiada się to też na bardzo ciekawą pozycję. No a kiedyś wspominałeś jeszcze o tym, że będziecie próbować z Arturem napisać taki kryminał, który będzie bardziej fikcją literacką, ale będzie luźno bazował na wydarzeniach chociażby z historii grupy Pruszkowskiej. Ten projekt jest jakby aktualny, czy na razie go odkładacie na półkę? Oczywiście aktualny. Mieliśmy w to wejść, aczkolwiek jeszcze czytelnicy nie dają nam skończyć serii Masa O. Mhm. Jest zapotrzebowanie po prostu na rynkowe, na te woluminy i stąd piszemy, stąd produkujemy. Mhm. A jeżeli chodzi o nasz program Mafia to nie tylko Pruszków, zaprosiłeś do tego programu kilka osób, przekazałeś mi kilka kontaktów. Może pokrótce powiesz, kogo moglibyśmy się tutaj spodziewać? Zaprosiłem do programu Czarnego. Ma bardzo ciekawe historie, jest to w ogóle bardzo ciekawy typ człowieka. Zaprosiłem Mięśniaka, mojego byłego ochraniarza. Zaprosiłem Monikę Słowikową, żeby też powiedziała, jak to wyglądało od środka. No, taka historia mówiona, nie pisana, zupełnie inaczej brzmi, zupełnie inaczej postrzegają ją czytelnicy, słuchacze niż słowo pisane. Cóż, kto się zgłosi, Mam jeszcze kilka pomysłów. Kto się zgłosi, to chętnie przyjmiemy go i chętnie porozmawiamy. Wysyłam tutaj w tym miejscu zaproszenie do Sproketa. Niech się odniesie, uaktywnił się na Facebooku. Ma prawo, nasza telewizja nie jest tendencyjna, więc to nie jest telewizja masy, bo jestem tylko współautorem i chętnie byśmy widzieli go pewnie w programie, myślę, że bez mojego udziału, ale chętnie chciałbym, żebyś porozmawiał z nim, żeby się odniósł do zarzutów naszych, które żeśmy na antenie naszej telewizji, naszego programu mu wyłuszczyli.
Takie samo zaproszenie skierowałbyś do Jarka Maringy Chińczyka, czy to wolisz przemilczeć? Czemu nie? No jeżeli ma coś ciekawego do powiedzenia, zapraszam go do programu. A jeszcze chwilę pozostając przy pierwszym gościu, którego wymieniłeś, czyli Rafale Hub, pseudonim Czarny. Próbowaliśmy się z nim umówić od tak naprawdę grudnia zeszłego roku. Tak, tutaj nas widzowie cały czas prosili o to, żebyśmy takie spotkanie zorganizowali. Jesteśmy coraz bliżej, ale może swoimi słowami powiesz, jak trudno jest się z nim złapać, bo to nie jest jednak takie łatwe, że się umawiamy na jutro, jutro rano się widzimy na śniadaniu w Szczecinie, tak? To trochę to bardziej skomplikowane. Bardzo trudno. To jest człowiek, który dba o swoją anonimowość, nie szuka rozgłosu. Oczywiście jesteśmy dobrymi kumplami i myślę, że jak ja go poproszę, to nie odmówi. W takim razie ja bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, a my widzimy się w przyszłą środę o godzinie 19. Dziękuję, do widzenia.